Siemano, z tej strony ja, RT02. Dzisiaj nagrywamy piąty odcinek z gór. Schodzimy łańcuchami. Z granatów, tak? Schodzimy łańcuchami z granatów. Idziemy czarnym szlakiem... czego? Żlebem. Żlebem. Kulczyńskiego. Kulczyńskiego? Nie Drake'a, bo tam wszyscy giną, umierają. No to tam powiem w następnym cięciu, po cięciu to powiem. Teraz mamy krótką przerwę, kończymy przerwę, idziemy dalej tutaj, jak Państwo idą łańcuchami. Tutaj mamy łańcuchy od góry do dołu samego, tam gdzie widać czarne te oznaczenia. No to idź, już cię nagram, jak idziesz. Żebym nie musiał wymazywać twarzy. Nie. Cześć. No to skończyliśmy przerwę. Teraz idziemy łańcuchami w dół. Polecam wziąć rękawiczki na to i jak ta jedna osoba jest, patrzcie, tutaj jest stacja i tam jest drugi łańcuch i tam jest też stacja. Jeśli nie bądźcie dwie osoby na jednym łańcuchu, bo pewną osobę jak możecie pociągnąć, zmierzyć komuś ręce. Jak że przyciśnie do skały palce, no. No, że na przykład ja tu będę miał palce, ktoś to tam pociągnie i mi zmiażdży tutaj palce. No dokładnie. Więc lubię iść tak. Trzymać się cały czas łańcucha mocno, że jakby ujechać, to trzeba go trzymać. Ja już tutaj się z 3 razy 2 sunąłem, raz prawie spadłem, teraz. No. Zatrzymałem się ręką w ostatnim momencie tak i nie spadłem, a miałem za sobą dużą przepaść. A jutro idziemy tam. Tam do Przełęczy Zawrat i tutaj, gdzie jest śnieg, na drabinkę w Przełęczy Kozi Wierch. I powinniśmy przejść właśnie od Zawratu do Koziego Wierchu, do Doliny Pięciu Stawów. Ale na razie schodzimy żlebem Kulczyńskiego z powrotem na Czarny Staw i do Murowańca, gdzie mieszkamy. I że jeszcze będziemy, jeszcze możecie wpaść na czwarty odcinek z vlogu z gór. Na czwarty odcinek, gdzie mamy słynną szczelinę do przejścia. Pamiętajcie, że jeśli tutaj się wybieracie przez tą szczelinę, nie musicie przechodzić. Chociaż fajne jest przejście przez szczelinę, jeśli się boicie, możecie przejść. Ale zauważyłeś, że co druga osoba boi się przez tą szczelinę tak przejść i nie przechodziła, a ty 5 razy tam i z powrotem przeszłeś, fajne, bo ci się podobało. Ale raz się wycykałeś i powiedziałeś, o kurde, jak tu przejść nad przepaścią. To macie na odcinku, możecie zobaczyć. Na początku, jak patrzcie, jak się wychodzi od strony granatu skrajnego, czyli z tej z lewej strony, to się tutaj łatwo przechodzi. W stronę Koziego Wierchu. I mówię, a się wrócę, sprawdzę, jak tam będzie wrócenie się. Stanąłem i miałem tak przez chwilę, nie przejdę. Dobra, synusiu, wyłączam już, pokazuję skąd... Czekaj. No, czekam. Tam łańcuchami stamtąd, z samej góry schodzimy. No to schodzimy łańcuchami. I będzie fajnie. Tata, zatrzymaj film, bo tam jeszcze będzie... Cześć, tu ja, RT02. I przyszliśmy stamtąd. To jest dobra wiadomość. Mamy dobrą i złą. Żlebem Kulczyńskiego po łańcuchach. Żlebem Kulczyńskiego po łańcuchach było naprawdę super. A zła wiadomość jest taka. No i telefon, ja chcę to nagrać. Że tutaj, wiecie co to jest? Tu, w tym miejscu stop. Jeśli... Cicho. Jeśli nie wiecie co to jest, to wam to zaraz powiem. Jeśli wiecie co to jest, napiszcie w komentarzu. Zastopujcie sobie tutaj film i w komentarzu napiszcie co to jest. Wiecie co to jest za żleb? Macie ostatnią szansę, żeby zatrzymać film. Już. Tutaj to jest żleb Drake'a, czyli jak widzicie tamte skały w tym miejscu, skały się zatrzymują. I osoby, które za tą skałą wchodzą, schodzą z trasy, wchodzą na żleb Drake'a, który nie jest oznaczony. I giną w warunkach, w których nie ma tam nic. Nie ma tam nic, nie ma tam wyjścia stamtąd. Idziecie i w pewnym momencie, jak chcecie zawrócić, idziecie do góry i ujeżdżacie na... Ale oni giną i idąc z góry i z dołu. Tak. Bo tam jest takie miejsce, że ani do tyłu, ani do góry, ani na dół. Nie, tutaj macie czaszkę stop, nie wchodzić dalej. To jest żleb Drake'a. I to jest żleb Drake'a właśnie. I zakończ to, bo będzie za długie. Gdzie nie można wchodzić. My idziemy teraz tam.
Po tej trasie tutaj, tu, 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 tu. Tam będzie zmarzły staw, a potem czarny staw. Zmarzły staw będzie gdzieś tutaj, za tym. A jutro no idziemy i... tam do przełęczy. No i tak, i pamiętajcie, koło tego śniegu, żeby jak idziecie w górach, żebyście zawsze patrzyli, czy jest obok was szlak. Tutaj chyba była jaszczurka, ale może mi się przewidziało. Musicie zawsze patrzeć, czy macie szlak. Jak nie macie szlagu... To daj szlak jeden drugiemu, ale żeby zęby nie wyleciały. No ty pranksterze najgorszy. Sensiu, wyłącz to, bo to będzie za długie. Nie robię tak, dobra. Wyjdzie. Pamiętajcie, że zawsze jak idziecie szlakiem w górach, to zawsze... Daj, pokażę, jaka tu przepaść jest, na którą pójdziemy. Jeszcze. Wiem, tutaj jest taka przepaść. Nie widać stamtąd. No to nie widać. Zaraz to nagiorę. Zaraz to nagiorę. Pamiętajcie, że zawsze jak idziecie w górach, żeby patrzeć, czy macie wokół, obok siebie szlak, czy idziecie szlakiem. Musicie zawsze patrzeć, czy jest gdzieś bezpiecznie i jeśli widzicie czaszkę, to nie mówcie sobie, haha, ale żart ktoś sobie namalował. Znaczy, no to też może być, ktoś może sobie zrobić żart, ale no pamiętajcie, że nie możecie tego lekceważyć, że o, jest czaszka, sprawdzę, co tam może być. I tam tak naprawdę może nic nie być, a w pewnym momencie możecie nie wyjść, nie? I tak idziecie sobie i mówicie, nic nie ma. W pewnym momencie mówicie, chyba nie wyjdę stąd. No więc, no pamiętajcie, żeby w górach chodzić szlakiem, no i mamy rozglądnięcie się i kończymy odcinek. A to odcinek... Za tobą są łańcuchy. Wiem. Za mną są łańcuchy, przyszliśmy stamtąd, daleko, jeszcze bardziej daleko. Teraz idziemy tam za tą górę i... I za 2 godziny będziemy w Słonieńsku. Jeszcze nie klikaj. Zatrzymam. Trzymajcie się. No i cześć.